Aleksandra Kowalska. Happening. Kowalska. Oglądaliśmy pani kolekcję na Złotej Nitce. Szczególną uwagę zwróciły na mnie takie elementy doczepiane, coś jakby widzę podobnego u pani. Tak, to było na celu, miał na celu to w kolekcji, żeby można po prostu było elementy wymieniać pomiędzy sobą, żeby ubrania się cały czas zmieniały. Także jedną kieszeń albo jakiś pasek można dopiąć do kolejnej kreacji. Można swego rodzaju taka dekonstrukcja. Tak, tak. Można jakby stworzyć kolekcję cały czas na nowo. A jakie były jakby podstawy tego wszystkiego? Co najbardziej inspirowało? Podstawą była ewolucja pokazów mody właśnie. To jak zmieniają się teraz pokazy, że nie są już prezentacją ubrań, tylko stają się właśnie jakimś widowiskiem, wydarzeniem, tak zwanym fashion performance. Ja, a kolorystyka, bo też była dość interesująca, dość spójna, ale mimo wszystko jakieś takie przejście tam kolorystyczne kojarzę. Tak, kolorystyka była od szarość, czerń, zielenia i akcenty bordowe. Na końcu chyba były te akcenty bordowe. A proszę coś bliżej powiedzieć o tej kolorystyce. Dlaczego akurat taka i dlaczego bordo na przykład? Kolory trochę jakby przypomniały się z armią, z mundurami, też były elementy właśnie w kolekcji, dlatego właśnie taka kolorystyka. Jest bardziej zdjęta jakby z mundurów i z takich elementów armii. Czyli jednak jeszcze był jakiś temat inspiracji. Tak, jest bogata inspiracja, także bardzo dużo rzeczy się nałożyło na kolekcję. Zwykle to jest tak, że właśnie jest dużo elementów, które się składają na inspirację. Tak, dokładnie tak. To nie jest jeden. Tak. A proszę mi powiedzieć, co dalej? Zobaczymy. Na razie jeszcze jestem przed dyplomem, bo kolekcja dyplomowa, ale jeszcze nie miałam dyplomu, także teraz dyplom, a później zobaczymy. Jakiś pewnie staż. A jaką szkołę pani kończy? W Poznaniu prywatną szkołę. I jakiś staż teraz będzie? Tak, tak planuję. Zobaczymy, co się uda. A jakie plany? W jakim kierunku? No, wolałabym zacząć jakiś staż poza granicami Polski, także zobaczymy, co się z tego uda zrobić. Czy są składane papiery również, rozumiem, dossier do jakichś projektantów?
Składane były tak, ale to akurat teraz w Turcji, bo tam studiowałam też, także tam starałam się o staż. Rozumiem. A potem, po szkole, jakieś dalsze marzenia może? Na początek praca może dla jakiegoś projektanta, żeby trochę załapać doświadczenia, a później spróbowanie stworzyć swojej marki. A jaka byłaby ta marka? W sensie, co byłoby jej celem? Stworzenie takich ubrań na pograniczu, czyli właśnie ubrań, które są wciąż do noszenia, ale wyglądają bardzo właśnie modowo. Czyli takie fashion typowe. Tak, coś takiego właśnie. Dziękujemy pięknie. Jakim jest pani znakiem zodiaku? Bykiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.